Witajcie, mieczki z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Hardman 4 na matkacji Red Flat jako Polska. Wróciłem już do tej serii, bo musiałem dokończyć tylko Kanadę. Trochę nie jestem zadowolony z serii z Kanady, dlatego że musiałem ją od nowa robić, a od nowa jak się robi coś na Kaiserreichu, to zawsze przy takich nacjach, gdzie wszystko może być możliwe, no to trochę słabo jest. Ogólnie z tego co pamiętam, dajcie mi chwilę, bo chyba, bo ja chodzę jeszcze gram innego moda, gdzie tam mi lepiej chodzi. Włączam sobie te rzeczy, one strasznie tną, więc tylko tak zrobię, no już lepiej trochę. I no dokończyłem to, wracam do tego. Fajnie, myślę, że oni w pewnym momencie od nas się odłączą, ale nie, czekajcie, to już? Nie, jeszcze tutaj. Szczerze chciałbym dostać coś takiego, żebyśmy mogli coś z nimi zrobić, że zaatakować czy coś, bo tak... nie wiem jak to zrobić. Bo bardzo chętnie chciałbym, żeby oni po prostu tego nie robili, ale oni oczywiście będą to robić. Okej, Rosjanie... Aha, dobra. Oj, Hamburg, właśnie, Hamburg pojawił się. Czekaj, czy się sami dołączyli? Bo wiem, że tutaj jest coś takiego, że po prostu komuna hamburska, czy coś takiego się pojawia. Oraz on już nie jest? O nie, mamy już cara. A ja naprawdę nie wiem, co to znaczy. Mają jakieś minusy w ogóle, tak że tak powiem? Mają trochę, ale nie aż takie. To chyba już dalej to będzie tylko dobre. Return of Empire i mają minusy. Okej. To teraz zajmiemy się jakimiś badaniami innymi. Kurde, wracam z innej modyfikacji, która miała normalny GUI, teraz wracam do tego. Jak kiedyś mówiłem, że niestety, ale tutaj trochę słabo jest zrobione z tym. W ogóle co to jest, jakaś chatka? Nie wiem, co to ma reprezentować. Czekajcie, czy my dostaliśmy więcej ministrów? Nie. Była aktualizacja, nie wiem, co ona zrobiła. Nic nie zauważyłem, żeby się zmieniło, więc nie będę takie, że o, coś tam się zmieniło, muszę od początku w sumie... Też jakoś nie widzę potrzeby przy tej modyfikacji. I bardzo dużo mi napisaliście, co ja mam zagrać. Tyle serii, ile nagram. Wiem, że Polska jest bardzo popularna, bo przecież to jest polska seria o Polsce, no to będzie. Ale tak, no tak. O Izraelu miałem zrobić, ktoś tam napisał i bardzo tak się zaciekawiłem się, ale w tym samym momencie jak ktoś o tym napisał, to ktoś zrobi właśnie serię z tego, znaczy się filmik. Więc nie wiem, czy się opłaca właśnie pójść, bo tutaj mamy Ben Guriona. A ten to kto to jest? Ally the British. O, mamy jeszcze innych. A to może... Axelorist? Co tutaj będzie? O! To może być tych, którzy nie lubią, ale mogą mieć fajne rzeczy. Okej, okay, więc biorę to, bo to jest zbyt OP, żeby nie brać. No to może za chwilę opowiem o tym. Bo tam też trochę takie rzeczy, które bym uznał za ważne do wspomnienia.
Z jakiegoś naprostowania ktoś tam w komentarzach napisał, że zapomniałem powiedzieć o Republice Rosyjskiej, tej pomiędzy tymi caratem a Rosją bolszewicką albo sowiecką. Tak, zapomniałem powiedzieć o tym, bo w sumie ona istniała tylko po to, żeby upaść. W sumie to też nie wina jakoś samej republiki rządzących. Nie tak, że wszystko wina rządzących jest w państwie, ale tak. No, dużo jest krytyków właśnie Republiki Rosyjskiej, dlatego że ona po prostu była tragedią, bo ona nie potrafiła wprowadzić właśnie swoich decyzji w życie. I dobrze, że Rumunię będą atakować. Ja wysłałem cyfer do Jugosławii. I w sumie tak się zastanawiałem, tak tam też właśnie osoba, że Rada po, znaczy się Sowiet po rosyjsku to jest Rada. Też kiedy to spotkałem. I nie wiem, co tam powiedziałem, bo tak nie chciałem dosłuchać, ale chyba zrobiłem taki trochę błąd. Bo oczywiście Sowieci tak są utożsamiani oczywiście z Związkiem Radzieckim, ale też bolszewicy jako sam ruch, to on właśnie też, to właśnie on był tępiony przez Stalina. Jak tutaj stoimy z tym? Bo oni reprezentowali właśnie poglądy Lenina. I tutaj właśnie popełniłem błąd, bo ja powiedziałem, że Sowieci to są bolszewicy. I to jest właśnie ten błąd. Bo też skąd się pojawiło pojęcie neobolszewicy? Co też ma śmieszną historię o bardzo radykalnym, właśnie radykalnej postawie no młodego człowieka, bym powiedział. Że neobolszewicy to po prostu ci, którzy noszą sztandary bolszewików w obecnych czasach. Bo sztandarami bolszewików w obecnych czasach to są podobne do libertarian. Jeżeli ktoś wie, kto to są libertarianie, no to nie muszę mu tłumaczyć. Jak kto nie wie, no to szybkie wytłumaczenie. Tacy, którzy chcą wolności ponad wszystko, wolności ponad prawem. Że tak naprawdę nawet brak prawa. I właśnie tym byli bolszewicy. I w sumie Rosjanie nienawidzą właśnie Sowietów, bolszewików, bo jak to jeden Rosjanin powiedział, największą grupą właśnie, która straciła na Związku Radzieckim, byli bolszewicy. No, o matko, jak głupoty ja mówię. Byli Rosjanie, bo ile tam Niemców zamordowali Sowieci? No nie wiem, tam chyba powiedział, że 5-8 milionów. Coś tak mi się wydaje, chociaż możliwe, że mniej. Oczywiście tak mi się wydaje, bo tam dokładną liczbę podał, tą historyczną. Coś mi też 3 miliony, tak po głowie chodzi. A ilu Rosjan zabił Związek Radziecki? 20 milionów. I to ewidentnie widać, że z takiego punktu widzenia, że to jest prawda, że Rosjan najwięcej właśnie zabito. I wiecie, no, do takiego zawsze można dojść wniosku i ja się nawet z nim zgadzam. Jak wy, to ja nie wiem, ale ja się z nim zgadzam, z tym wnioskiem, że po prostu Rosjanie są najbardziej pokrzywdzeni. Czy wy dostaliście jako możliwe, że oni dostali dopiero to? Właśnie to jest te... No niestety niektórzy będą mieć straty, a wy macie coś, nadal nic nie macie. Okej, okay. I to jest chyba pierwszy temat, który chciałem, znaczy się w sumie drugi. Wypychają Rumunów, ale w sumie oni tak już tutaj udało się im dużo zrobić. Muszę sobie przypomnieć, telefon mi się ładuje za mną, więc bym musiał sięgnąć i zobaczyć wasze komentarze. No, bardzo mi się spodobało, że były takie merytoryczne, że tak powiem, że to nie było takie, ale fajny odcinek, tylko że tam widać, że oglądacie i mnie to przeraża. Bo jak ja oglądam, to ja po prostu coś tam... No zgaduję, że wy też możecie tak robić. Że ja sobie coś tam włączam w tle... Znaczy się, włączam sobie filmik w tle. Na przykład taki. Kiedy po prostu tak chce się trochę... Głupio to zabrzmi teraz, jak to powiem o swoim filmiku, ale... Tak zazwyczaj to wygląda w takich rodzajach filmików. Trochę tak ogłupić, że... Takie...
A sobie posłuchać, jak tam jakiś gościu sobie Polską zajmuje cały świat. I po prostu sobie tak włączam i no, sobie oglądam w międzyczasie, kiedy sobie czegoś takiego poważniejszego nie chcę włączyć. I w sumie to tak mnie trochę przeraża, że oglądacie całe filmiki. Ale oglądajcie oczywiście. To nie jest... nie należą do takiego mega, że takie... O, że tam wszystko chodzi o pieniądze i w ogóle. No bo czasami jednak chodzi o pewną misję, chociaż przez niektórych misjonarzy, że tak powiem, słowo misja to trochę taki straciło aż sensu. Ale oczywiście zawsze chodzi, że ja chcę tak wyjść dalej, to jednak muszę zrobić takie ustępstwa. No w ciągu swojego właśnie, tak powiem, kariery, chociaż nie nazwałbym tego. Trochę zabrzmiałem jak mój znajomy, który ciągle tak... To nawet nie filowi... Nie filowi... Tak nie... Jak to powiedzieć? Filozofuje? O, filozofuje. Aż tak nie filozofuje, tylko po prostu... mówi czasami takie bardzo proste rzeczy w formie, że takie... O, ja to odkryłem. to ja właśnie nie jestem, że taki, że bardzo... właśnie anty, że tak powiem, że tam anty YouTube, że w ogóle tam wolność nam zabierają, bo jeżeli tak, no to zawsze można się przenieść. Ale ja sam wiem o tym, że trudno wybić się z innej platformy. Dlatego też nie jestem taki, że mówię coś złego o YouTubie mega. Bo widzę czasami takie kanały, które mówią, że o, to YouTube powinien nam tam wszystko pozwalać i w ogóle. A jak... pozwalają innym na to, co nam się nie podoba, no to jest źle. No, czasami tak widzę, oczywiście. I no to jest do przemyślenia postawa. Też wiem, że niektórzy tak dokładnie nie uważają, ponieważ wiedzą, że... jak to powiedzieć? Że to może być po prostu tak, żeby sobie jakiś ludzi koło siebie poprowadzić, że tak powiem. No w sumie taki duży temat wybrałem, że sam nie wiem co dalej kontynuować, więc tylko powiem, że no czasami po prostu trzeba nic nie mówić. W ogóle kim wy jesteście? O, tych też ktoś powiedział, żebym zagrał. O, ja nie wiem co to jest, ale... Powiem szczerze, że interesujące. Okej. Co to jest? Kim ty jesteś? To jest ewidentnie jakiś gość, który nie istniał wtedy. To jest jakiś po prostu edit czy coś takiego. No, nie, nawet wygląda jak edit. To zapewne jakaś postać filmowa. To wygląda jak jakiegoś słabego filmu. Ja też. A w ogóle, czekajcie, cały odcinek zleciał na tym, że czekamy na to. I dosłownie jeden dzień został. Cały odcinek spędziłem na tym, że coś tam właśnie o komentarzach waszych. Jeszcze nawet nie dokończyłem, bo chciałem tutaj opowiedzieć trochę o tej ścieżce. Dobra, szybko zostaje podczas wojny, po prostu to opowiem. Więc tak, ta ścieżka akcelonistów, nie wiem jak to się wymawia, dlatego szybko to wymawiam, polega na tym, że jest, tam było takie przekonanie, że tam właśnie religia i w ogóle, jest to przekonanie takie dosyć stare, jeżeli chodzi o Żydów, ponieważ miałem wyłączony przez dłuższy czas chyba, przez Żydów, żeby zachować swoją narodowość, bo tak naprawdę przez aż do czasów II wojny światowej Żydów łączyła wiara. I no, Żydzi to byli ci, którzy wierzą w Boga Mojżesza, czy znaczy się Mojżesz, no właśnie, no tam że od Mojżesza pochodzą i w ogóle, że Stary Testament to ich właśnie historia. I właśnie w
zaczynało się w 19, a w 20 to już w ogóle wystartowało. Rozpoczęły się takie ruchy jak... Znaczy, rozpoczęła się coś takiego jak sekularyzacja, czyli rozłączenie państwa od kościoła. I to dla Żydów było jednym z najstraszniejszych rzeczy, bo to by oznaczało, że Żydzi tracą swoją narodowość. I teraz to już przechodzę dalej, bo tutaj już od moda trochę odchodząc. I obecnie jedyne, co łączy Żydów, co jest dosyć straszne, ale niestety prawdziwe, to jest tylko to, że byli ofiarą Holokaustu. Wiem, że powiedzenie czegoś takiego to od razu demonetyzuje, ale na szczęście nawet monetyzacji nie mam. Więc tylko jedno to słowo powiem, a później będę tylko wspominać, że do tego. A nie, jeszcze dużo... Dlaczego było napisane u mnie 19 minut, a teraz mi się zrobiło 16? O, dobra, coś chyba musiałem źle zauważyć. Szczerze, dziękujemy za wasz dar. Okej. Więc nie, jeszcze dużo czasu, nie wiem, teraz tak jeszcze pytacie, dlaczego on w połowie odcinka mówi, że za chwilę będzie kończyć. Okej. Nie mogę wcisnąć. Ej, Was. O. Ej, jak wciskam flagę, to nie działa. O matko, musieli coś zrobić z przyciskami, bo ja się trochę nad tym znam. Wiem, muszę tylko sprawdzić. Nie. Bo możliwe, że flaga jest coś takiego, żeby ona była przezroczysta, że widać ją, ale tak naprawdę przycisk jest pod nią. Możliwe, że flagę wyłączyli i trzeba po prostu klikać w to, bo to przycisk jest pod tym. Okej. Okay. Dobra, udało nam się. Kolejne zwycięstwo dla Polski. Hip, hip, hura. Idziemy załatwić tutaj to. Chyba przez dłuższy czas będziemy to okupować, szczerze powiem. Albo nie, oddamy to tym. Oni będą okupować. Okej, okay. I kończąc historię. Mech. Kończąc historię. I jak już do tego doszło, to jak popatrzymy, to jedyne, co łączy wszystkie diaspory żydowskie na całym świecie, to tylko to, że to, wiecie sami, to możecie przewinąć, co powiedziałem, że to było nieuzasadnioną precedensem na skalę światową. Chociaż oczywiście wiemy, czym się tłumaczono, że to popełniono. Ale Żydzi mówią, że to jest nieuzasadnione. Oczywiście ile tam zasadności w tym decyzji jest... ile było, to jest po prostu wiadomo, że żadnej zasadności, ale że powody były. To wiadomo. I... właśnie na tym całym, na tej całej w sumie można powiedzieć, że wierze, jest ustalony właśnie dzisiejszy naród żydowski. Ale jeszcze jest czymś innym diaspory żydowskie, bo zawsze się różniły, nawet właśnie przed i podczas II wojny światowej to widać było. Coś przeczytałem po polsku. Wiem, że w polskim drzewku może być coś po polsku, ale przeczytałem coś polskiego, co nie powinno być po polskiego. Okej. Liberate Romania... tak. I od razu je oddamy od tutaj Mołdawię. Okej.
Okej. Romanian Republic i nie mają lidera. A powinni mieć, chyba ten gościu istniał. Coś mi się wydaje. Okej. Czy nie wyzwolę? Myślałem, że Mołdowie wyzwolę. No i właśnie na tym polega właśnie całe łączenie diaspor. I obecnie w sumie mamy trzy główne, ja bym powiedział, trzy główne siły nacisku, bo nie powiedziałbym siły polityczne, siły nacisku od Żydów. Bo mamy tak, Ligę Deformacyjną, to jest ewidentne siła nacisku, ona jest takim współpracownikiem z tymi wszystkimi środowiskami odzyskania, znaczy się nie odzyskania, tylko związane z sami wiecie, czym możecie przewinąć do wcześniej. Patrzmy, ile minut jest. Niestety słońce mi wyszło i teraz mało co widzę. O, fajne. I to jest pierwsza siła na stoisku. Druga to jest już takie, można powiedzieć, dobra, na samym końcu, bo muszę trochę znaleźć słowa na to. Druga siła to jest oczywiście samo państwo Izrael. To jest ewidentna siła, to jest już taka siła polityczna. I trzecia siła to są tacy ludzie zgromadzeni wokół władzy w Stanach Zjednoczonych. Że po prostu to tam nawet się nie kryją, że są Żydami. I oni po prostu są zgromadzeni wokół władzy Stanów Zjednoczonych. Ich za bardzo też trzeba powiedzieć, nie interesuje ich całe zło. Możecie sobie cofnąć, o czym mi chodzi. To samo zło. O, Francisco Franco tutaj jest. Fajnie. National Front wygra. Dlaczego? Myślałem, że Katalonia. Nie, Katalonia została przyjęta i jest Andorra. Jest Monako? Nie ma. To po co Andorę dawać? Jest San Marino? O, Marko jest. Dlaczego on tutaj rządzi? Dlaczego mikronacje to są po prostu nacje, gdzie rządzą ludzie, którzy. których znamy? O, za chwilę powiem, co ktoś napisał o tym. To jest ciekawe. Bo tutaj jest napisał. A to w sumie teraz powiem. Napisał właśnie, że można odblokować to drzewko stare, tylko trzeba się wyzwolić spod Włochów. I to trzeba zrobić poprzez jakieś tam eventy. Ogólnie nie uzasadniam jeszcze jednego celu wojennego. A czy. Wiecie co? Powiem tak. Będzie szybciej. Dobra, myślę, że na tym zakończę ten odcinek. Następny rozpocznę, jak już będę mieć to, bo w sumie to będzie znowu przegadanie. Więc był z wami Trecholf, Hardzowanie 4 na modyfikacji Red Flat jako Polska. No to cześć!